znowu będę miał wojnę z bobrami. No, zaraz będziemy walczyć do miejsca. Ale ty, no nie, uciekaj, uciekaj. Dobra, witajcie, tym razem wybrałem się na Dunajec, ale w górę rzeki w stosunku do miejsc, w których pływałem wcześniej, czyli jestem dosłownie w samym Nowym Sączu. Zobaczcie, jak tutaj jest most, jak tutaj wygląda rzeka. Ona nie jest aż tak czysta, jeżeli chodzi o wizurę, o widoczność, jak ta poniżej w Zakliczynie. Ale tutaj się da łowić, bo widzę, że nie płyną trawy i tylko dlatego zdecydowałem się na łowienie tutaj. Chętniej wolałbym sobie spłynąć za Kliczyn, ale nie da się tam łowić. A tu być może będzie tak, że co rzut nie będę łapał trawy. Na co tu mogę liczyć? Już tu rozmawiałem z miejscowymi i okazuje się, że mogę liczyć tu praktycznie na wszystkie ryby. Jestem ciekaw, jak to będzie naprawdę, co tu się będzie dzisiaj działo, ale jakoś, nie wiem, mam ciche przeczucie, że trochę się dzisiaj nałowię. Jeszcze nie ma 6 rano. No i do przepłynięcia z 6 km rzeki, potem 8 km jakoś trzeba się z powrotem dostać do auta. I jestem bardzo podekscytowany, bardzo chce mi się łowić. Mam nadzieję, że pogoda się nie zepsuje, bo idzie front, a od zachodu burzowy i tam w moich rodzinnych stronach już widzę, że tam już burze. Ale zobaczymy. No liczę na pięknego klenia dzisiaj. A tam niżej liczę na szczupaki. Zobaczymy. I wszystko przygotowane. Ruszamy. Boleń? O, to ładny. Zrobi ci zdjęcie? No, jakby pan Bóg to kurde. Nie pan. Na jakiej głębokości pokazuje? Nie wiem. Ja tu jestem pierwszy raz. Ja jestem ze Śląska, ja sobie płynę po całej Polsce, wiesz? Dzisiaj jestem tu. Ostatnio płynąłem za Kliczyn. Wiesz, ja miałem zawsze tak, jak jeszcze nie mówiłem z Beli, miałem zwykłą małpkę aparat. I co ona miała dobre? Wiesz, ja miałem do niej taki mały statyw na trójnogu, zawsze miałem z tyłu tu w kamizelce i ona miała samos wyzwalacz, który aktywował się, uwaga, po 10 sekundach, ale robił 10 zdjęć w przerwie 2 sekund. Chłopie, to było genialne. Jak ja miałem suma jakiegoś ładnego, to ja sobie, wiesz, przygotowałem tą małpkę, pyk, 10 sekund podchodzisz, wyciągasz rybę, tak się ustawiasz, tak, wali ci 10 zdjęć. A telefon nie jest dobry. Ja ci proponuję, taka małpka kosztuje 500, tylko musi mieć dobry samowyzwalacz. Ustawisz ją sobie na brzegu, ustawisz sobie 10 zdjęć, taksy. Miałem fantastyczne zdjęcia, nie? Myślę, że zrobiłoby ci to robotę, nie? Chwilę wcześniej, piękne branie. Ładna ryba, nie był to kleń. A no 5 rzutów dalej, taki ładny kleniczek. No takie 43. Dobra, zjazd.
końcu rybka. Jest naprawdę bardzo dużo takich delikatnych brań. Skubnięć. A mało takich konkretnych. Pierwsze wyjście z wody. Ja myślę, że tutaj będę dużo razy musiał wychodzić z wody. Ale jakby ten pierwszy odcinek tutaj dopłynęło się go fantastycznie. Mieszkając nad taką wodą, można mieć niezłe życiówki. I naprawdę, jak ktoś czasami kogoś pyta o to, jaką zrobiłeś życiówkę, wierzcie mi, że mnóstwo zależy od tego, gdzie łowisz, w jakim rejonie Polski. No, ten Nowy Sącz, myślę, że jak tutaj ktoś mieszka, no to jeżeli dużo łowi, ma na to czas, umie to robić, to nałowi się takich kleni 50 plus mnóstwo, bolków również sporo. Fantastyczna jest ta rzeka. Naprawdę jest ich tu sporo.
pierwszym rzucie. Jeszcze nie stałem w nogę. Wielki sander, patrz. Tu jest wszystko w tej wodzie. Finisz na dzisiaj, dopłynąłem do mety. Jakie refleksje? Generalnie naprawdę woda fantastyczna. Zazdroszczę tym, którzy tutaj mogą sobie łowić na co dzień. Szczególnie tam w górszym, w tym wyższym odcinku w okolicach Nowego Sącza. Naprawdę fajnie. Ale ja nie wiem, jakbym miał policzyć ilość ataków bolenie, które widziałem, to jest gdzieś w okolicach między 50 a 70 ataków bolenie. Dzisiaj ryby trudne do złowienia, bo to nie są takie ataki stadem w jednym miejscu, tylko raz chrapnie tam, raz tam, jest bardzo dużo tutaj uklei, bardzo dużo drobnicy, no i jest sporo tego klenia. Ja miałem dużo takich puknięć, delikatnych wyjść, woda jest czysta, trochę tych kleni złowiłem, ale nie jakoś specjalnie dużo, nie miałem dużych kleni, co jest ciekawe, a chyba miałem tylko dwa brania takich trochę większych kleni, trudno powiedzieć, mogę nawet nie mieć 50. One tu na pewno są te duże, to jest 100%, takie 60, takie 70 takie się tu czają. Ale może nie jest to dobry czas, myślę, że lepszym czasem są inne pory roku niż ta. Sandaczeka złowiłem, okoni bardzo dużo, szpaku nie jednego, ale no, o właśnie, jazi, nie? Jazia żadnego. No, piękna woda, no na 100% wrócę tu albo niżej pod Zakliczem. Jeszcze nie wiem, ale... Aż się zastanawiam, czy nie przyjechać tutaj na sandacza jesienią, bo tu właśnie, tutaj, na tym niższym odcinku, tu może być bardzo ciekawie. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.